Siemano, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Strefy Gizy. Po pierwszym dostałem zwrot od mojego przyjaciela Jacka Stramika, że starsi ludzie dlatego nie siedzą w domach, bo nie chcą tam siedzieć sami. No i faktycznie nie ma co się dziwić. I tak jak ja już po którymś dniu kwarantanny wariuję i mam dosyć, to myślę, że jeżeli moje życie wyglądałoby jak taka kwarantanna, tak jak u niektórych z nich, no to to byłoby jeszcze trudniej. Szczególnie, że oni nie korzystają z tych cudów techniki, nie korzystają z internetu głównie, raczej omijają ich seriale, gry. Nie mogą pograć w gry. Starsi ludzie, ktoś mówi, że bo oni lubią gier. Nie wiemy, czy nie lubią. Nie grają w to, bo nie ma gier dla starszych osób. Może jeszcze konsolę dałoby się stworzyć taką dla starszych osób, no nie? Taką, wiecie, z większymi guzikami, albo może uruchamianą w ogóle na głos, że mówisz, weź mi włącz to. No i to się włącza i uruchamia. Jakiś tam Play Senior trójka, powiedzmy. Ale już gier w ogóle nie ma. Gry dla starszych osób typu, nie wiem, symulator kolejki na poczcie, albo wyszukiwanie Żyda w rządzie, albo opierdalanie ludzi przez okno, albo dokarmianie gołębi, dokarmianie kotów, potem kolejna część, dokarmianie wnuczków, zrzucanie Wałęsy ze skał, albo ewentualnie Urbana, bo tam można byłoby przełączać i mógłbyś dokupować wyższe skały, albo kolce, na które zrzucasz, albo basen z gównem. Myślę, że to jest potencjał w tym pomyśle. Tylko, że nikt w ogóle nie myśli o starszych ludziach. Dlatego czasami zamiast krytykować, powinniśmy dorzucić 10 zł i przelać te pieniądze Rydzykowi, no bo ktoś przynajmniej próbuje o nich jakoś zadbać. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że przeczytałem ostatnio, że ratownicy medyczni są atakowani przez ludzi, którym jadą pomóc. Atakowani, oszukiwani, wyśmiewani. Jeden został dźgnięty nożem. Jak to się dzieje? To jest tak, jakby się miał kamizelkę kuloodporną, ale wziął sobie śrubokręt i robił w niej dziury i stwierdził, a może pomoże. Nie, kurwa, nie pomoże, no. Ci ludzie są na pierwszej linii ognia. Oni nie mają sprzętu, nie mają maseczek, nie mają tych kombinezonów wystarczającej ilości. Ich jest za mało w ogóle. Oni pracują po 36 godzin czasami. Mają tak długie dyżury. Mają za to śmieszny hajs. Jadą z misją pomóc komuś i ten ktoś daje im wpierdol. To jest niewiarygodne. Wiadomo, rząd nie ma tyle pieniędzy, żeby dać sprzęt, żeby podwyższyć pensję, więc może chociaż powinni jednym tym swoim cholernym nocnym posiedzeniu dać im takie uprawnienia, że jak wchodzą do mieszkania, jak ktokolwiek na nich krzywo spojrzy, powinni móc zbluzgać jego matkę, jego dziecko, jego psa. W ogóle powinni mieć taką możliwość, że wchodzą po prostu do mieszkania i jeżeli komuś ratują życie, to mogą sobie trochę ponarzekać. Mogą wejść, powiedzieć, o Jezu, jak tu jebie, chyba ktoś smaży biedę. Albo, o, chujowe firany. To by nikomu nie zaszkodziło. Człowiek, który ratuje ci życie, powinien mieć prawo troszeczkę ponarzekać na twój gust. Ja nie wiem, jak można zaatakować ratownika medycznego, kurwa. To może ten wirus ma jakiś pomysł na tę planetę? Dobra, teraz przejdźmy do kwestii, co by tu można było obejrzeć, przeczytać na kwarantannie. Na pewno radzicie sobie z tym nieźle, ale tylko tak od siebie chciałem kilka rzeczy podrzucić, bo może akurat nie znacie, nie kojarzycie. Pierwsza rzecz, książka, zapiski na paczce papierosów Antoniego Pawlaka. Bardzo lekko, bardzo fajnie opisana historia Polski, lata 70., 80., jak się rodziła opozycja. To jest mnóstwo maciupeńkich, króciutkich historyjek, anegdotek, akapicików właściwie, z których wyłania się obraz opozycji, ludzi, którzy ją tworzyli, którzy byli ważni dla Polski, dla historii, dla polityki polskiej. Zazwyczaj ten czas jest pokazany tak w tych wszystkich książkach, bardzo tak, wiecie, tak na poważnie, tak patetycznie. Tutaj jest pięknie, jest śmiesznie, jest lekko, jest wzruszająco. Bardzo mocno polecam. Sprawdźcie to. Druga taka pozycja, Szczelina. Józef Karika, wydawnictwo Stara Szkoła. Świetna książka, podobno prawdziwa historia, tak autor zastrzega we wstępie. Podobno jest tylko przekaźnikiem, przyszedł do niego młody człowiek, opowiedział mu historię, która po prostu jest, no, naprawdę świetnym thrillerem. Świetnie się to czyta. 400 stron, po prostu wciągnąłem nosem. Też polecam. Szczelina. Jeżeli chodzi o stand-up, Tom Segura, koniecznie. Wszystkie trzy jego materiały są super, a ten ostatni naprawdę na świeżo go właśnie obejrzałem, więc dlatego dużo w środku we mnie takiego, tak powinien wyglądać stand-up. Zabawny, mocny, śmieszny, niepoprawny politycznie momentami. Świetny, 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 świetny. Na polski podwórku na razie taki mocny strzał to Czarek Jurkiewicz nad Wiślański Świt. Na YouTubie klasycznie chyba kanał Stand Up Polska. No to jest klasyczny Czarek, dużo fajnych przekmin, dużo fajnych żartów. Ja widziałem to na żywo w Strefie Gizy, w lofcie
niedawno właśnie, w marcu, to była ostatnia strefa przed kwarantanną. Widziałem na żywo i no, bardzo mocno propsuje. Dobrze, a jeżeli chodzi o filmy, seriale. Film Winni na VOD, duński, 85 minut w jednym pomieszczeniu z jednym aktorem i z kilkoma na telefonach, bo oni gdzieś tam są tylko jako offy. No to kurde, się ogląda od początku do końca bardzo intensywnie. Po prostu sprawdźcie, Winni. I dwa seriale na HBO Go. Pierwszy, Sukcesja, dwa sezony. To się rzadko zdarza, żeby tak dobrze było coś napisane, zagrane. Jak wejdziecie w historię rodziny Royów, to nie dacie się wyrwać z tego świata. To jest piękny świat, pojebany, pełen pieniędzy kosmicznych, patologii straszliwej. No, dobrze się to ogląda. Dobrze, ale źle i dobrze naraz, także to też jest fajne połączenie. I The Breeders, to chyba są po angielsku hodowcy, po polsku przetłumaczone na rodzice. I dla ludzi, którzy mają dzieci i starzejących się rodziców, to jest naprawdę bardzo zabawny i fajny serial. 25 minut każdy odcinek. Warto się zanurzać znowu w tym świecie lekko z dystansu, no bo nasze dzieci już wtedy śpią, a oglądamy kogoś, kto walczy na froncie, tak jak my przed chwilą. Bardzo, bardzo zabawne dla tych, którzy mają dzieci. A teraz czas na rozmowę. Moim gościem w klubie Loft był Karol Kopiec. Zapraszam i do usłyszenia za parę dni. Oj, Karol, tak jak wspomniałem... Abelard? Jezu. Śmialiśmy się, że ja tutaj szukam takiej trochę innej atmosfery, więc ta widownia, która tutaj przychodzi, to jest taka bardziej doceniająca, taka... I zamiast braw i śmiechów to jest... Albo... I wszyscy w szalikach, mimo sierpnia. Słuchajcie, towarzyszu. Nie, chciałem się, Karol, dowiedzieć, albo parę słów, żebyś powiedział, bo sam mi wspomniałeś dzisiaj, a... Zły wstęp. Dobra, jeszcze raz. Cięcie. Bo zapowiedziałem cię... Mi się podoba, że opierasz mikrofon o brodę, żeby ci się nie pojebało. Żeby co mi się nie pojebało? No, że jakby masz świadomość, gdzie on zawsze jest. Nie, chciałem się podpytać, bo zapowiedziałem cię jako komika, jednego z trzech komików, którzy najdłużej w Polsce robią stand-up. I sam dzisiaj mi wspomniałeś, że w październiku obchodziłeś dziesięciolecie pracy artystycznej. To powiedz dwa słowa o tym, jak to jest być najstarszym komikiem w Polsce. Tak było. Następne pytanie. Nie, dwa słowa. To znaczy tak, ja... Tak, rzeczywiście pamiętam dokładnie, kiedy miałem pierwszy występ, bo był bardzo traumatyczny. W ogóle ostatnio Czarek Jurkiewicz mi go wysłał na wideo, więc mam mój pierwszy występ, jest turbo zły, ale jest coś fajnego w tym, oglądając go takie, a to jest złe, to jest jakaś przyjemność w oglądaniu tego. A on był w październiku, tak? Do którego? 10 października. Ja pamiętam, bo bardzo przeżyłem ten dzień, bo byłem tak zdenerwowany, że się osuwałem na nogach. I byłem, no wiecie, nie było wtedy czegoś takiego jak open mic czy sceny. I my się po prostu wbiliśmy do piwnicy, ludzie sobie jedli w sobotę kolację. Mikrofon był podwieszony w ogóle z sufitu, więc tak zwisał, jak na jakimś ringu bokserskim. No i my nagle, ludzie tam przyszli z przyjaciółmi, a my nagle do nich, przepraszam, będziemy próbowali żarty. Ale to nie zrobiliście jakiejś imprezy takiej, że to będzie, nie wiem, stand-up czy coś? Ja nawet nie pamiętam dokładnie, jak to było. Pamiętam, że też był Czarek Jurkiewicz. Ludzie do mnie podchodzili, pytali się, czy ja coś brałem, bo miałem oczy takie rozbiegane, słaniałem się na nogach z nerwów. To było traumatyczne, no bo wiecie, to wychodzisz, coś się tam ciągnie, nie wiesz co i po prostu gadasz jakieś głupoty straszne. Nawet nie pamiętam żartów, ale miałem, ponieważ ludzie zaczęli gadać nam, bo nas mieli w dupie, więc ja coś tam mówię, ej, kojarzycie jak tam z takich ludzi i ktoś nagle z widowni, zamknij mordę tak. Co? I nagle w ogóle żart, koniec żartu. W ogóle muszę uciszać typa. I tam nawet nigdy nie skończyłem myśli przez 10 minut, nie? Ale potem wyszliśmy z Czarkiem tak, musimy to powtórzyć. To jest masochizm, stary. To... Tak, no. Było to, nie było to, jakby nie był sukces to taki, że rozbawiliśmy ludzi, bo ja miałem taki myk na końcu, że wymyśliłem, że powiedziałem, to był taki czas, kiedy był film Secret, taki The Secret, nie mogę powiedzieć, o czym to jest.
Był film taki o tym, że jak sobie coś wizualizujesz, czy myślisz o tym, to się spełni. I ja zrobiłem taki myk na koniec, że powiedziałem, no, jest taki film Secret, że jak tam sobie coś wizualizujesz, i powiedziałem, ja sobie wizualizowałem, że będziecie bili brawo i dom, o, rozjebałeś nas, okej. I jakby była jakaś reakcja, ale to nie były na żart, tylko na sprytną przekminę. Na prośbę. Wolałbym nazwać to sprytną rozkminą jednak, żeby... Pobłagałeś ich o to, żeby... Troszeczkę było, proszę bardzo. To jest tak, jak właśnie mam autobusy na Białołęce na żądanie, to właśnie, ponieważ to jest tak daleko od centrum, to my żądamy, no, błagam cię, zatrzymaj się, na kolanach to jest, musimy. To jest przystanek na błaganie, tak naprawdę. Tak, to jest przystanek na błaganie, tak. Tak. Fajnie, jakby ktoś wstał i żądał. Taką miną żądam, wtedy jak ja kierowca. I tak, koniec. Tak. Jeszcze włączam sobie muzykę na czekanie 3 godziny. To jest też, żeby rzadko jeżdżą. A jeszcze jak ci pokażę faka i pojedzie dalej, to jest w ogóle pół dnia w plecy. No dobrze, ale to i was tam było dwóch, tak? Czarek, ty? Więcej nas było. Tam jeszcze był taki koleś, który się nazywa Stivo Piwo. Jest Anglikiem. I to była jego taka sceniczna ksywka Stivo Piwo. I on robił w Anglii open mic i on trochę był naszym takim ojcem chrzestnym. Mówił nam, jak to się robi, co tam. I on po angielsku gadał tam z 10 minut też. Taki już bardziej pewny. My tak patrzyliśmy jak na Boga. O Jezu, patrz. On się nie boi. Tak, bardzo fajny gościu, ale teraz właśnie dzieci ma i już chyba się tym nie zajmuje dokładnie. Ale czasami ogląda swoje nagranie i mówi, kurde, kiedyś byłem Stivem Piwem. Nie, bardzo sympatyczny gościu. Ma też chyba szkołę angielskiego. Bo zna angielski jako Anglik. Czasami przychodzi taki 4-letni Anglik, mówi, Jezu, żebym ja tak znał angielski jako tak. Po prostu. To jest tak. On się uczył tylko 4 lata, ja już 20. Nie, ale wiesz co, ja ci powiem też jeszcze o tym. Nie czuję się za bardzo, żebym był jednym z trzech pierwszych komików, bo ja oglądałem polskie osoby również, zanim zacząłem, które mnie zainspirowały i też gdzieś tam robiły stand-up, tylko że tego nie nazywały w ten sposób. I takie mówienie o sobie... Co? Nie, jest kilka osób, takich jak Marcin Daniec, czy Grzegorz Halama, których widziałem, czy to w HBO, na Stojaka. I nikt tam, nigdy nie padło słowo stand-up, ale jednak to był stand-up. Ale no. Tak, ale to jakby z nich się też, nimi się inspirowałeś? Oni cię jakby nakręcili, żeby to robić? Tak, jak rozmawiałem z Grzegorzem Halamą, powiedziałem mu, że jest jego jakaś część w nim, która mnie zainspirowała, bo raz włączyłem HBO. Dokładnie też pamiętam, który to był rok, bo pamiętam, jak miałem gównianą pracę wtedy. I to było takie, jak on tak pierdoli, to ja też mogę. Naprawdę, miałem takie... I tak wielu ludzi stało się reżyserami, wiesz, tak, sportowcami, tak. Że jak on tak gra w piłkę, to ja też mogę i tak. I chociaż Grzegorz, czy właśnie, no wiele, no, Jezu, wypadło mi z głowy. Drozda, ty występowałem z nim na jednej scenie. Nie, jak się nazywa, o Jezu, no nie. Kryszak? Kryszak, no przecież, no on rozkładał mnie na łopatkę kiedyś, jak go oglądałem, uwielbiam Kryszaka, jest... bardzo sprawny na scenie. Też robi stand-up. No, on w ogóle bardzo fajnie potrafi brać te nowości takie, które się dzieją. Nie wiem, wczoraj czy dzisiaj coś się wydarzyło i on nagle o tym opowiada ze sceny i leci po prostu. I to jest naprawdę śmieszne. Tylko, że ja myślałem bardziej... Znaczy, bo w ogóle jest taki tylko tak jakby rzucę hasło, że gdzieś tam... dlatego powiedziałem o tych trzech pierwszych komikach, bo ja nie uważam absolutnie, że trzeba się odcinać czy coś, tylko, że chyba jest takie... Bardziej to chodzi mi o określenie tego nowego, jakby nie wiem, czy nurtu, czy tego czegoś, co my robimy, co jest jakby inspirowane Zachodem właściwie, że my się... Dlatego pytałem o inspiracje twoje, bo wiem, że często jest tak, że jasne, nie wiem, Cezary Pazura, Daniec, Marcin, czy Cejrowski po prostu, bo nie lubię, ale to, co my robimy, było inspirowane, nie? Jakby, że my się gdzieś tam wzorujemy na tych anglosaskich komikach i chyba stąd nazywałem to taką, jakby wiesz, nazywamy to taką, nie wiem, pierwszą falą tego wzorowanego na anglosaskim stand-upie stand-upu. W ogóle ciekawi mnie, co to jest to saski, nie? Że o co chodzi z tym saski? No sasi. Ale wiesz co? Hopsasa. Mi się wydaje, że ta moda przyszła trochę z YouTube'em. Tak. YouTube, to nie wiem, czy to nie był 2006 rok chyba, że YouTube wszedł na salony. I dzięki YouTube'owi zobaczyliśmy ludzi. Ja zobaczyłem... pierwszy występ na YouTubie stand-upera to był Pablo Francisco. Tak. To jest taki ziomek, który właśnie robi głosy. Ja byłem taki, Jezus Maria, co on robi, nie?
człowiek jednego setu przez całe życie. Trailerman. Trailerman, ten co udaje, że jest trailermanem. Tak, co ten Schwarzeneggera robi. I, ale no bardzo taki był, o Jezu, też sam jedna osoba, wiesz, coś tam robi na scenie i to jest... Potem był Eddie Murphy, nie? Zaraz się pojawił z Delirious. Ja Eddiego Murphy'ego na początku nie łykałem zupełnie. Ale ja tak samo, to był bardzo taki ostry i wulgarny, aż takie... Znaczy ja nie rozumiałem, wiesz, tam jest taki pierwszy żart w jednym z jego takich programów bardzo znanych, że on wychodzi i on mówi, no nie... Niech się geje nie patrzą na mój tyłek, ja czuję, bo wtedy mam gorące spodnie. I wiesz, i cały stadion ryje z tego. Ja mówię, no kurde, to nie jest aż tak jakiś... No, ale nie kumałem jego popularności i jego charyzmy wtedy. Ja nie rozumiałem, czemu ten żart tak rozwala na stadionie, nie? I ja, tak, dobra. Ja to oglądałem też no, dawno temu właśnie. Jeszcze było DC++, to jest jakiego kojarzycie? Taka sieć podwórkowa, mega piracka. Wszyscy, mam fajny film. Wszyscy piracili, naprawdę, ale mieli. I właśnie był Pablo Francisco i właśnie Eddie Murphy. I jak obejrzałem przez pierwsze tam 3 minuty i tam lecą wulgary straszliwe. I patrzysz, mówisz, Jezu, jakie to jest straszne. Jak tak w ogóle można powiedzieć? To jest... Ale Murphy czy... Eddie Murphy właśnie, no. I to było takie, że nie do przejścia. Po pierwsze, a potem nagle zaczynasz to obserwować trochę z innego punktu widzenia i widzisz jak faktycznie, jak on tam się porusza, co mówi, z jaką energią i tak dalej. I to już nabiera zupełnie innego sensu. Dla mnie Eddie Murphy to są filmy jednak. Jednak, wiesz, Beverly Hills Cop czy Afera Bowfingera to po prostu są cuda, nie? Jak ktoś nie widział Afery Bowfingera, to jest miazga. Eddie Murphy gra tam 2 role i obie są kozackie. A kogo tam gra? Dwóch braci. Gra chyba gwiazdę filmową i jednego takiego trochę debila. Nie pamiętam, czy oni grają braci, bo są podobni. Ktoś pamięta ten film? Oni grają braci, czyli on był jednym... Jakoś tak, że jest gwiazda... Jeden Eddie Murphy to jest jakiś super mega gwiazdor filmowy, a drugi jest jego bratem debilem. I oni wykorzystują tego debila jako ponieważ nie chcą... Nie chcę no wam, aż się chce obejrzeć nie, po prostu. Nie. Nie chcę wam spoilować, ale tam... kurde, nie chcę gadać o tym, bo zaspoiluję. Dobra, to po prostu... Bardzo spoko fabuła. Bowfinger. Afera Bowfingera. Aha, dobra. Ze Steve'em Martinem również. O. Typem, co tam ogarnia stand-upy. No dobra, a powiedz mi w takim razie, bo generalnie jest tak, że znaczy no ja jestem absolutnie antyfanem takiej postawy i zresztą ty też, takiej nienawiści stand-uperów do kabaretów. Znaczy ja jestem antyfanem nienawiści do człowieka. To w ogóle. No i dobra, to tylko tyle chciałem. Nie, ale bo jest coś takiego, że gdzieś tam jest jakaś agresja, czy jakaś złość, czy jakaś tam jakieś zaszłości, a ty jako jeden z nielicznych stand-uperów, takich, którzy nie mają przeszłości kabaretowej, takich ja powiedzmy, absolutnie jest otwarty. No wiadomo, ty jesteś otwarty na człowieka i tak dalej, to jakby super, ale mi chodzi o konkretnie ten aspekt, że to normalnie jako jeden chyba, ty, Wojtek Fiedorczuk, Paulina Potocka, czyli wszyscy nasi najbliżsi goście, jeździliście na festiwale kabaretowe. Jak ty tam się, nie wiem, czułeś i jaki miałeś odbiór też od kabareciarzy? Czy w ogóle z nimi gadałeś? Czy po prostu wszedłeś, rozpierdalałeś wszystkich po prostu? Dobra, a ile mamy czasu? Nie, powiem wam, że świat kabaretu, kiedy jeszcze parę lat temu, jak zaczynałem, to jak myślało się o karierze w takim zawodzie rozśmieszającym, to myślałeś, okej, muszę wygrać przegląd Paka w Krakowie. Pewnie znasz to... Tak Kacper jak, w ogóle funkcjonował. Tak, jak, i tak być może też jako Limo też tak było, nie, że musisz wygrać przegląd Paka, potem jak wygrasz, oni cię wezmą do telewizora i w telewizji już, wow, domy kultury i w ogóle będziesz jeździł, będziesz miał... Wiecie, jest problem tych pieniędzy na początku, no bo chcesz z tego żyć, ale nikt ci nie da pieniędzy przez być może nawet parę lat na początku, nie? Więc to jest takie... I ja pamiętam, że pracowałem w Korpo, którą mi załatwił ojciec. Korpo ci załatwił stan? W sensie załatwił mi pracę w Korpo. No wiem przecież. Ja tam się strasznie źle czułem. Ale wiecie, zrobić krok w stylu... Ja tam zarabiałem chyba 1500 brutto. Więc... No, w Warszawie to naprawdę... Tak, ale to było 2006 rok. Ja miałem coś takiego, powiedziałem mojemu szefowi, ja wiem, że tam jestem chujowy w to, w tę księgowość. Nie przechodzę pierwszego levelu. I właśnie powiedziałem mojemu takiemu koledze, który już wtedy był kolegą, który jakby wiedział, że sprawdzał mój rozwój w tej firmie. Ja powiedziałem, że nie chcę tu być już w grudniu, nie? Powiedziałem, że się mam zamiar zwolnić. Się zapytał, co chcę robić. Ja mówię, nie wiem, znasz Halamę? Chcę robić jak Halama, takie pierdoły gadać ze sceny. On tak, dobrze, Karol, no... To koniec spotkania. Nie, autentycznie był, raczej był wspierający. Powiedział mi, że liczę, że ci się rozwinie, bo chciał, żebym wypierdalał stamtąd. Karol,
Nie. Trzymam kciuki. Notabene spotkałem go z 2-3 lata temu na ulicy i było takie, o, widzę, że się udało, także fajnie. Ale ja miałem, mam właściwie fajnych rodziców, którzy, jak powiedziałem im, słuchajcie, ja mam plan na swoje życie, przyszedłem do nich i mówię, słuchajcie, taki jest plan. W grudniu kończę pracę w firmie, mina ojca, bezcenna, bo sam jest księgowym już teraz emerytowanym, całe życie w papierach siedział i się na mnie patrzył, jak wiecie, jak na debila. Jak to kończysz pracę w korporacji, w bezpiecznym miejscu? Potem powiedziałem, taki follow-up był taki, że ja powiedziałem, i mam taki plan na życie, okej? Okay? Za 2 lata wygrywam festiwal Paka. I tata mówi, wow! Nie, jest to trochę z dupy, bo to jest ciężko tak powiedzieć, że ciężko przewidzieć, że to wygrasz, ale miałem taką wizję, że to jest jedyna droga, żebym mógł dostawać za to pieniądze, żebym mógł się utrzymać z tego, żeby wygrać ten festiwal. I moi rodzice tacy w szoku, ale pamiętam, że to, co powiedzieli, było bardzo, bardzo takie kochane i takie otwarte, jak wiecie, no, młodsze osoby są bardziej otwarte na rzeczy dziwne i takie niebezpieczne, nie? I moi rodzice tak się usiedli, ojciec prawie upadł. Nie, żartuję, usiadł normalnie i tak mówią, ja tak czułem, że jakieś będzie teraz jakieś jebnięcie, a ojciec mówi, no dobrze, Karol, tylko że rób jak uważasz, tylko że my no, tego nie rozumiemy. A ja mam takie, no kurde. To było super z ich strony, że nie powiedzieli, co ty, odjebało ci? Tak, tak, tak. Masz nie, no... 1100 na rękę, to co ci chodzi jeszcze? A usłyszeć od rodziców, że wiesz, że okej, okay, że ale nie rozumiemy tego, ale rób jak... Dla mnie tak. To było, jakbym dostał skrzydeł, nie? Bo to jednak... Osoby są dosyć ważne w ale życiu. Wielu komików ma chyba ten problem, że rodzice pewnie przez to właśnie, że się martwią o przyszłość i tak dalej. Masz takie, chcesz to robić, nigdzie nie ma pensji pewnej, że nie masz występów pewnych, nie jesteś... Ja mogę jeszcze dodać, bo właśnie to, co było potem. Jak zaczynaliśmy w 2008 roku, to ja zacząłem z tego zarabiać jakieś pieniądze, nie wiem, po 4-5 latach. Skończyłem 4-letnie studia. Nagle, no teraz ten stand-up będę robił, nie? No tak jakby ktoś ci powiedział, no wypierdalaj i coś ogarniaj sobie. Jakby nie masz nawet, nie ma czegoś takiego, że ktoś, o, on to fajny będzie. No nie, to jest jakby, to jest bardzo samotna jazda ten stand-up, że jednak musisz jakoś w siebie wierzyć. A kiedy oni, nie wiem, chodzili na twoje występy później, przychodzili na jakieś... A gdzie tam, parę lat, nie było na co chodzić, jakby... No dobra, ale dobra, to kiedy przyszli, kiedy pierwszy raz zobaczyli, co robisz i stwierdzili, okej, okay, czują się, nie wiem, bezpiecznie, czy rozumieją, czy... Ja, okej, okay, to ja dokończę z tą paką, ponieważ ja się uparłem na tą pakę, bo nie było wtedy takich perspektyw, że... jakiś tam sukces, czy jakaś stała pensja, albo że jakaś regularna, albo przeświadczenie, że dostaniesz jakiś pieniądz za miesiąc, więc ja muszę tą pakę wygrać, nie? I byłem ogólnie na pace chyba z 5 razy, czyli 5 lat tam jeździłem, w tym 2 razy z kabaretem z Michałem Kępą, który mieliśmy, to jest osobne spotkanie. I pierwszy raz zdjęli mnie ze sceny. To ogólnie pierwsza paka to był mój 3 występ w życiu. I było tak, że po 15 minutach jury ma prawo cię zdjąć. No ja tam sobie gadam i po 15 minutach wchodzi 2 typów na scenę. No i tak, no i awkward, nie? Bo widownia się nie śmiała przez 15 minut, może raz się zaśmiała, jak niechcący zażartowałem tam z czegoś. No to ja byłem przekonany, że ten program rozjebie. I wyszło 2 gości z mikrofonami tak, no już dziękujemy, a ja taki wkurwiony stałem i powiedziałem do nich, ej, zejdźcie, ja dokończę. Jakby nie chciałem się dać, jakby poddać, nie? Ale no, zdjęli mnie ze sceny. Ale zdjęli cię fizycznie, czy to co? Nie, no już jeszcze nigdy wyczułem, nie że jest już powoli, wiesz, że, nie, że czułem, że oczami mnie spychają stamtąd. Już tak mówię, to już zejdź, już chodzi im o to, że nie byłeś śmieszny. Drugi raz to byłeś na tym występie, jak występowałem na pace drugi raz. To był w progresji. Ty przyjechałeś oglądać eliminację do paki i jakoś, czy byłeś z Limo w Warszawie, czy coś? Tak, coś było takiego. I pamiętam, za drugim razem już mnie nie ściągnęli. Dali mi dojechać do końca 25 minut, więc mega sukces. W kolejnym roku chyba byłem wkurzony, więc pojechałem z Michałem Kępą i wygraliśmy chyba. Dostaliśmy pierwsze miejsce. I pamiętam, to był strasznie pojebany spektakl, co my robiliśmy. Ja grałem Karła, który... Jak wyście się nazywali w ogóle? Kępa i Diapazony. O, Diapazony właśnie, no. No ja tam większość spektaklu kucałem i robiłem dziwne miny, nie?
Potem jeszcze też było czesko-słowacki, no dobra, mam ale talent, się, ale to ale jak się, o, dużo. Czekaj, czy, co było jeszcze raz, bo teraz cię przerwałem w złym momencie. Co było? No Michał wpadł na pomysł, nie, ponieważ... Nie, jak się nazywało? Czesko-słowacki, mam talent. Opowiadaj. Nie, no, to się nazywało czesko-słowensko ma talent. I to było po prostu, mam talent, tylko że w Czechach. Czemu tam? Czemu tam pojechaliście? No bo Michał zawsze chciał zrobić karierę w Czechach. Jezu. No, no i co? Ja to mam jak nagranie to? O tym, cała ta historia, bo to jest jako najgorszy występ. A gadaliście po czesku w ogóle tam? Mieliście przetłumaczone to? Nie, no Michał gadał po czesku takim po swojsku. Tak, on improwizowany czeski. No tu się daj ta, pogadaj ta i wiesz, takie. Ja grałem postać Karła, który mówi stand-up po angielsku. I byłem George Carlin, no mega beka. Żeby pokrótce to było. Pojechaliśmy, dwa razy tam byliśmy. Pierwszy raz, chyba to była Praga. Taki, jedziesz tam, musisz przez cały dzień być w roli. 9 godzin musiałem kucać, nie byłem zadowolony z tego. Weszliśmy pod wieczór do takiego pokoju, gdzie była kamera, reżyser i operator. No tam, pokazuj ten twój talent. No i my tam zrobiliśmy ten nasz show, powiedzmy. Oni tacy, ja... I o takie miny po nich, patrzymy na nich, co to za reakcja, nie? Oni tam woła, dzwoni do jakiegoś reżysera, wiesz, my tam o co chodzi, nie? Coś zjebaliśmy? I się okazało, że ich tak zagięliśmy, takich, oni byli zachwyceni nami. Mówi, to jest super, to takie dziwne, to takie... A my tacy, kurde, zajebiście. I my tacy już takie, wypuścili nas, mówi, numery telefonu, maile od nas wzięli. I my tak, i wracaliśmy do domu, tacy, wiesz... Rozwalicie Czechy po prostu. Super, było ekstra. Dzwonią za 3 miesiące, no przyjeżdżaj tu tutaj do Brna, w takim dziwadle wystąpicie i tam dziwadlo to jest w ogóle teatr, nie? I wystąpiliśmy w takim, jak już jest nagranie do Mam Talent, tak jak nawet w Polsce, taki piękny teatr, 100-letni teatr w Brnie, takie loże w zamszu, jakieś takie 500 osób i takie jury. I ponieważ to jest format na całym świecie, to każdy Mam Talent ma identycznych ludzi, czyli tam był taki czeski Kuba Wojewódzki, czeska Helińska, czeska Foremniak, identyczne osoby. No i wiesz, i nasze granie wypadło na około 11 w nocy. No tak to było rozłożone, że od dziewiątej rano nam kazali być, a weszliśmy na scenę OETN. Więc cały program wyglądał tak, że Michał Kępa wychodził, zaczął intro robić, potem ja w kucka wchodziłem i jeszcze był Piotr Sikora, mój serdeczny kolega z Teatru Improwizowanego Hofesinka, który był niemową wikingiem. I on po prostu... Myśleliśmy, że zdobędziemy Czechy tym, nie? I on stał po prostu, nic nie mówił. No i wychodzi Kępa, a mieliśmy oczekiwania, no nie powiem, ogromne, no bo rozjebaliśmy na castingach. Dokładnie. No i wchodzi Kępa, ja tam stoję, w ogóle taki pomysł wpadliśmy, że Karol, wiesz co, ty może, żeby było jeszcze śmieszniej, to kupimy ci namiot taki w jakimś sklepie, taki dziecięcy namiot i ty z tego namiotu wyjdziesz, jako ten karzeł. No mega beka. I Kępa wyszedł, pierwszy wychodzi sam, żeby tam, no my tutaj są Kępa i diapozonki, tutaj będziemy komedia prezentować, coś tam. I słyszymy, kurwa, martwa cisza. Ponad 500 osób i cisza, nic, zero reakcji, nigdy. I ja tak mam, teraz widzę na Kępa, że już mówi to, co ja mam wchodzić i tak wchodzę jako ten karzeł. Z tego namiotu wychodziłeś? Co, tak. Prawie się nie wyjebałem, a wiesz jak ciężko się wyjebać, jak idziesz w kuckach? Idę. Stanąłem obok i tam mówię, my name is Carly, tam jakimś takim czesko-angielskim próbuję. I oni tak się na nas patrzą. Wychodzi niemowa Wirpu, on się tak nazywał, Viking, ale Wirpu to było jego imię. On miał jakby już rozjebać na maksa. Ponieważ wiecie, on był... Czyli cisza razy 100. Nie, ale... Na castingu było tak, że ponieważ to było tak dziwne, wiecie, my znamy Czechów jako osoby, które mają takie ciekawe poczucie humoru, tak, więc myśleliśmy, że to jest typowo na Czechy, bo w Polsce nam nie szło. Graliśmy występy w Sopocie dla... Wygraliśmy największy przegląd, nagraliśmy dla 8 osób w Sopocie w jakimś, kurwa, domku. I Wirpu wychodzi, no cisza się pogłębiła. I nagle, Jezu, to jest jeden z najgorszych uczuć w moim życiu, nagle słyszę takie... Wiadomo, telewizja, jedna osoba takie... Ewidentnie klakier, czyli osoba, która stymuluje widownię w konkretnym kierunku. I potem nagle cała sala.
O, buuuu! I my tam siedzimy, ja pierdziele. I ten wojewódzki... Mam talent? Tak, i ten wojewódzki, tak, w Diwadle pięknym. I ten wojewódzki tam... A nie zrobili tego... Nie zdążyli, bo było bu. I nawet po prostu przerwaliśmy, bo zupełnie nie szło, nie kliknęło, nic tam. I ten wojewódzki bodajże tam taki lokalny, tam już dobrze, już spokojnie. No i przyszła czas na rozmowę i była taka właśnie foremniak, taka wyglądała jak taka 50-letnia Doda i ona była kochana, naprawdę stała, tam powiedziała, no wy są z Polski, no my tutaj nie rozumiemy wasz humor. Jezu, jacy biedni w ogóle. I ogólnie podróż z Brna do Polski była bardzo smutna. A miałeś jeszcze taki jakiś bardzo zły albo ciężki występ? Taki naprawdę, wiesz, trochę no jak miałem. Czeski mam talent. No to opowiadam. Miałem, nie wiem, czy chcecie tego słuchać, ale... co? Ty. Ty, ziomuś, uważaj. My nie rozumiemy twój żart. Nie. Miałem jeszcze żart, miałem taki, że nie żart, tylko kiepski występ. Jest taki przegląd Mulatka. Mulatka w Ełku, dosyć popularny, jeden z takich przeglądów na liście do zrobienia, jak tak. Nie widzisz innej drogi, tylko przeglądy w Polsce kabaretowe. Jeden z najważniejszych. Jeden z najważniejszych. I tam wystartowałem raz i zdobyłem Grand Prix. I w ogóle tam to było mega zaskoczenie, bo wiesz, nie często się zarabia 10 tysięcy złotych w jeden wieczór. I to było pierwszy raz, kiedy dostałem tyle pieniędzy za coś, co jechałem bez żadnych ograniczeń. I tu było taki mega radość, nie? Bo zjem coś. Nie. Ale nie, mówię wam o tym, ponieważ nie zarabiało się wtedy, może były miesiące, kiedy się zarobiło raz kilkaset złotych. To były takie, że jak ci wpadły takie pieniądze, to miałeś perspektywę no pół roku albo i rok. Masz jakieś bezpieczeństwo. To było dużo dla osób, które robi jakąś dziwną rzecz. I pamiętam, że co było moim błędem, ponieważ na koniec jest wieczór laureatów. W sobotę jest konkurs, w niedzielę rano, powiedzmy, albo w nocy dowiadujesz się, dostałeś taką i taką nagrodę. W niedzielę wieczorem przyjeżdżają burmistrzowie, wszyscy i taka bardzo ciężka widownia i jest występ laureatów. Oni pokazują, kto rozpierdzielił wczoraj. Osobom, których nie było na konkursie. Oni chcą zobaczyć creme de la creme. Best of, dokładnie takie. No. Jest bardzo ciężka widownia. Ja byłem ostatni, ponieważ dostałem najwyższą nagrodę, miałem najwięcej czasu na scenie. I błąd, jaki popełniłem, to był taki, że ja zażartowałem z tego, że dostałem 10 tysięcy. Na początku, ponieważ ja wyszedłem i mówię, no kurde, dostałem, byłem podjarany, nie? No, dostałem 10 koła, obym był śmieszny. I widownia, no ten żart rozjebał. To był najlepszy żart, ale potem było już takie, no zobaczymy. I już... Obyś był. Obym był. I to był najgorszy manewr, bo potem to już była analiza żartów Karola przez całe 30 minut, z czego z 30 się zrobiło ponad 40 minut. I już były takie momenty, że ja mówię, jesteście tu? Jako laureat mówię do widowni 400 osób, hej, jesteście tam? My mieliśmy gdzieś taką bardzo podobną sytuację z Limem, jak graliśmy w Lidzbarku Warmińskim i też na przeglądzie kabaretowym i dostaliśmy Grand Prix i to też było 10 tysięcy złotych. I po prostu zwariowaliśmy, mieliśmy gotówkę, dostaliśmy, więc siedzieliśmy w zaparowanym samochodzie wieczorem i jak tacy mafiozi, stówka, no, tak. No po prostu taki w ogóle plik bank, no to było zwariactwo po prostu. No i dokładnie 2-3 dni później, tam, czy na drugi dzień właściwie faktycznie było koncert laureatów i my graliśmy jako Grand Prix na samym końcu i to był w ogóle w takim amfiteatrze, takim wiecie, no w plener po prostu. No i wszyscy siedzą, cały Lidzbark przyszedł, ogląda tam z 1000 czy 2000 osób i oglądają, znaczy nie, że wszyscy z Lidzbarka, to jest 1000 osób, ale no nabity cały tam. No i słuchajcie, i przed nami no, młodzi panowie wygrali, czy znaczy, zajęli trzecie miejsce chyba tam, grali jakiś striptease i tak dalej, ludzie wuuu. Potem na drugim miejscu mieli chyba Paranormalni z jakimś sketchem o papierosach, tam no, jakieś to przebrane rani tak i tak dalej. I my wchodzimy, mieliśmy taki program Miasteczko i to był taki bardzo teatralny program w formie zrobiony, taki chodzimy, mało mówimy, jakieś takie, wiecie, krzesła na czarno ubrani i po prostu po tych papierosach, po tych striptizach my wchodzimy.
a teraz przed państwem laureat Grand Prix, najwyższej nagrody, więc ludzie mówią, teraz będzie rozpierdziel, nie? 10 tysięcy złotych, ludzie, o, Lidzbark tyle nie zarabiał jakby łącznie, więc i w tym momencie my wchodzimy i krzesła, tyk, stawiamy tylko. I gramy coś i taka totalna cisza w całym amfiteatrze i nagle słychać jeden głos ze środka widowni. Oddajcie pieniądze! Także wiem, o czym mówisz, stary. A powiedzcie mi, czy macie jeszcze jakieś pytanko do Karola? Albo do Abelarda. Jak długo na przykład ty ciągniesz cały program? Zacznij od początku, bo zaczęło się odciągniesz, więc... jak długo eksploatujesz cały program, tak jak Czarny Las na przykład, to jak przez jak długi czas go grasz, żeby potem podjąć decyzję, że już zmieniasz, kończysz go? On około roku, ale tam na przykład w Czarnolesie są żarty, które zalążki miały w 2012 roku. W sensie na przykład to mam żart o Ryanerze, który trwa ze 3 minuty, a sama pierwsza myśl powstała, ja ją wyciągnąłem ze starych notatek o tym, że my klaszczemy, kiedy samolot wyląduje. To, co robimy, jak samolot spada do oceanu, że my buczymy w niezadowoleniu. I to było... I tak by to, sama ta myśl potem spowodowała, że w tym, jak musiałem napisać, to tak grzebałem w starociach, wiesz, żeby sobie pomóc. Ale jakiś... sam program, jako program, jak już postawisz, to nie wiem... Niecały rok. Dokładnie. Ale to też dlatego, że ten program zawierał właśnie dużo starych myśli, które ja gdzieś tam odświeżyłem i przez to byłem zmęczony tym. Jak już miałbym powiedzieć cały żart o Ryanerze, to po prostu bym chyba... nie wytrzymał. Moi drodzy, jeszcze jakieś pytanko? Około roku, ale jeszcze tylko powiem ci, że chciałbym... to, co Abelard chyba w twojej książce było, bo ja jeszcze nie zdążyłem, ale moja dziewczyna czytała, że tam ze Stramikiem pisaliście o tym, że program w rok, taki, że jest gotowy w rok, to jest bardzo dużo pracy. I że teraz na tyle ta scena się robi szersza, że może będzie można w Polsce może 1,5-2 lata jeździć z jednym. Więc też było spowodowane tym, że mieliśmy ciśnienie, że jest mało widowni, żeby obejrzała to. Tak, więc, to jest coś takiego też, że sam program dojrzewa dość długo. Nie? Jak piszesz coś, to faktycznie przez pierwsze pół roku on się w ogóle tworzy, kształtuje, osadza. Na początku człowiek się, nie wiem, uczy tekst, znaczy głupio mówić uczy tekst, ale przyswaja sobie ten cały tekst, układa sobie, czy to ma ręce i nogi, czy zaczyna się tak, a jak się kończy, czy ta puenta naprawdę jest dobra. Takie duże składowe, a dopiero po paru miesiącach zaczynamy się bawić tymi smaczkami. Tak powiedzmy po pół roku, przynajmniej tak mówię po sobie, ale mam wrażenie, że to jest taka gdzieś podobna dla wszystkich, znaczy, no nie dla wszystkich, ale dla większości jakaś tam, jakiś okres czasowy, że po tym pół roku czujesz się bardzo swobodnie, masz już poimprowizowane te takie główne rzeczy i potem to są tylko takie jeszcze małe smaczki, gdzieś kwiatki, co jakiś tak. czas dochodzą. Jak jest taka, jest super czas, kiedy jak już masz tak opanowany program, że a, nie musisz go powtarzać przed występem, b, wiesz, że każdy żart, każdy bit, jak my to mówimy, znasz jego małe i największe reakcje, więc średnio wiesz, jak każdy bit wchodzi. Więc masz ogromnego luza, co znowu wchodzi to, że okej, jak masz dużego luza, to może coś doimprowizujesz kolejnego. No bawisz się zupełnie. Tak. Nie przejmujesz się, czy to będzie śmieszne, czy to było śmieszne tylko przez te pierwsze, wiecie, 4-5 występów, bo akurat taka czy taka była widownia, czy ja się tak czułem, czy tak, tylko już wiesz, jak to podawać, wiesz, jak intonować słowa, które są bardzo ważne, tempo, jakie, nie, przy żartach. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne i jak to wszystko już opanowujemy, ten taki pierwszy... przelot taki, że czujesz się już naprawdę swobodnie, no to już jest tylko sama przyjemność w porządku. A powiedz mi teraz tak, jak długo już siedzisz nad tym materiałem, który... To jest jakaś zupełnie nowość, co dzisiaj widzieliśmy i... Szczerze to dopiero zaczynam i siedzę... Znaczy siedzę nad nim, wiecie, to jest tak, że ja dużo wymyślam na scenie, ale też kilka z tych żartów dopisałem dzisiaj w pociągu. Bo jest taki, ta akcja z deadline'em, że masz deadline i nagle wpadają ci pomysły i tak, o Jezu, jak to ułożyć. Ale jednak komedia jest czymś takim, że ten materiał będzie się zmieniał gdzieś tak, nie wiem, od sierpnia. Pierwsze jakieś pomysły były w sierpniu, pojedyncze, nie? Więc... A zacząłeś, przepraszam, bo nagle ci się jeszcze wetnę, bo kiedy wrzuciłeś Czarnolas? Bo poprzedni program Karola, który jest na YouTubie, Czarnolas. Czarnolas. I kiedy go wrzucałeś? W sierpniu. A, i wtedy zacząłeś... Tak, ruszyłeś z nową myślą. Tak, po prostu nie chciałem sobie robić jakiegoś większego urlopu, więc po prostu pomyślałem, że chwilę odpocznę w domu i zacznę sobie coś tam pisać. Natomiast akcja z Czarnolasem była dosyć trudna dla mnie, ponieważ dużo hejtu się wylało i jakby skumałem twoje kiedyś takie akcje, że naprawdę widownia może trafić się różna na YouTubie. To są... Lubię. Czasami, to są najgorsi, lubię. Nie, czasami są bardzo...
dużo takich hejtowych komentarzy zebrałem i co mnie jakby wkurzyło, to to, że jak premiera programu była o 18, to już 18.03 miałem z 15 łapek w dół. Jakby nawet nikt nie obejrzał dłużej. Gdzieś tam myślę, że może dzięki temu, że tam wylali ten hejt, może ktoś nie zginął, nikt nie został zamordowany, więc może jakiś plus tego jest. Ale jednak trochę to wkurza, że udostępniasz coś i nikt nawet... Ale to tak samo działa, to, przepraszam, że cię wetnę, ale to tak samo działa, jak wrzucasz materiał i po 3 minutach, a on ma tam powiedzmy godzinę czy 40 minut, już jest 7 łapek do góry. No masz to samo, jeszcze ja mam takie samo wrażenie, to jest takie... Stary, obejrzyj, jakby to nie dawaj mi ani do przodu lajków tylko za to, że jestem Abelardem, albo że rozbawił cię pierwszy żart i już musisz polubić, bo może cię to zupełnie rozczarować. I tak samo właśnie daj szansę, obejrzyj i potem. Jakby to jest takie podniecenie się za szybkie w ciągu 3 minut. Wiecie, że nie jest za dobre po prostu. No, niech to potrwa trochę, niech to będzie ocenione jakoś rzetelnie. I co, ale dostałeś taki, nie wiem... Ja nie patrzyłem teraz. Ja miałem takie po prostu kiepskie 3 dni potem. Ale też ja tak nie wiem... A czytasz w ogóle te komentarze wszystkie? Jakby przeżywasz to? Wiesz co, jak te komentarze były bardzo mocno takie hejtowe. Jakby pierwsze 2 dni, jak wrzucisz program, no to jakby chciał, nie chciał, poczytasz. Sprawdzasz, nie? 2-3 dni. Teraz już nie czytam, bo tam są takie absurdy, że nie wiem, po prostu mam to gdzie. Jakby ten program o tyle był dla mnie dobrze, że już zdystansowałem się bardzo, chociaż 3 dni były takie, że no ciężko się zdystansować, jak coś udostępniasz. Ale co dziwnego się wydarzyło, ja zobaczyłem, że te programy, trochę gadaliśmy przed tym nagraniem z Abelardem i z Olą, że te programy są takimi bramami, że my robimy jakiś program, tworzymy jakieś te żarty, zbieramy je do kupy, potem je wrzucamy pod jakimś tytułem do YouTube'a, żeby dać tym ludziom, którzy nigdy nie byli na występie albo po prostu skończyłem to już, to człowiek potem może być za miesiąc zupełnie innym człowiekiem i już na przykład nie chcieć tego grać. To właściwie już nie gramy, no bo zamykamy ten temat. Zamykamy. I nie chcemy wam grać czegoś, co już widzieliście, czy możecie obejrzeć w internecie. To totalnie bez sensu. Jeżeli ktoś tak robi, no to nie jest zbyt chyba. Tak, tylko coś dziwnego było w tym roku. Ja mam coś takiego, że ja potem jeszcze, jak już nagrałem w marcu, grałem jeszcze ten program do sierpnia, więc on jeszcze tak się zmienił, tylko że ja już nie chciałem go nagrywać, ponieważ jeszcze parę fajnych żartów mi doszło, to zaraz możemy pogadać o tym, jak żarty nigdy nie są skończone. Zawsze po wrzuceniu potem do mnie ludzie listy piszą, listy, maile piszą, nie ma także. Listy. Drogi Karolu. I takie pióro i... Nie, nie, ludzie... Dostawałem informacje takie na fanpage'u, że a do tego żartu to byś to jeszcze mógł, nie? A dostałeś jakąś taką naprawdę dobrą puentę? O Jezu, dwie takie dostałem. Jeden nie pamiętam, więc bez sensu powiedziałem. Taka była. Dostałem jedną. Jeden żart. Mam taki występ Reset w internecie i tam mam żart o tym, że wspominamy Jana Pawła II, budując mu wszędzie ronda. I wszędzie, wszystkie ronda są Jana Pawła II, w każdym mieście są do Jana Pawła II i to jest to, co on właśnie chciał, żeby 25 lat jego pontyfikatu przekazać ludziom, czyli właśnie jeździcie po tym rondzie i kurwa i tak dalej, nie? I gość do mnie napisał, ty no, mogłeś to dać, nawracajcie się. O, no piękne, no, piękne. Nigdy mi to nie przyszło przez beret. A to jest takie proste, no, nie? To jest tak proste, że jak to zobaczyłem, nie, to jest tak, też ta puenta by rozjebała, nie? Także tak, no. I ten, tak samo do Czarnolasu też już sam parę fajnych żartów gdzieś tam dopisałem. Ale no trudno, już tak każdy, jakbym teraz reset robił, pewnie ale to ja tak samo, ja tak samo myślę sobie, że rzuciłem Proteusa tam parę lat temu i myślę, że gdybym teraz nagle usiadł, to na świeżo z dystansem łapiesz i dodajesz coś. Każdy występ potrafi być jakimś małym, wiecie, dorzuceniem czegoś, jakiegoś kamyczka do tego. No. To jest w porządku. A powiedz mi, jeżeli chodzi o jakichś takich swoich mistrzów, jakichś takich ludzi, którymi się inspirujesz jak w swojej komedii, to kto to jest? Bo to pytam, bo zawsze warto znać nazwiska, a wy ich oglądajcie, bo też warto ich obejrzeć. Największą inspiracją, taką najbardziej na świecie, to jest Eddie Izzard. I bardzo go polecam. To jest ziomek, który robi bardzo surrealistyczną komedię. Jest Anglikiem. I pierwszy raz go zobaczyłem, może nie wiem, 3 lata w mój stand-up, może. I pierwszy raz tak oglądałem, co za debil, nie? Po prostu kompletnie go nie łyknąłem. Zajęło mi to może z 5-6 podejść do YouTube'a, żeby skumać to, że on jest w damskich ciuchach. Nie przeszkadzało mi, że jest transwestytą, ale po prostu nie kumałem, co on pierdoli. No ale on jest mistrzem, on jest tak, ma odjechany w ogóle umysł, to jest genialny. Tak. Polecamy serdecznie.
Ja go kompletnie nie rozumiałem jego komedii. Nie, to było dla mnie dziwne, nie? A potem było coś takiego, że coś kliknęło i zakochałem się w tym występie, który się nazywa Definite Article. I on jest też, można go pewnie wyhaczyć na YouTubie, czy tam na torrentach. A no, bo on był ostatnio w Polsce, ja też byłem na tym występie. No. Ty byłeś, jak to, bo wy organizowaliście go stand-up Polska, ten występ. Tak. No i weź dwa zdania, powiedz, bo ty się z nim jakoś tak spotkałeś, tak? Gadaliście no, coś, no mów. Powiem tak, to jest dla mnie taki Michael Jackson. Ja bardzo, już od paru lat polowaliśmy na niego, trochę spraszaliśmy komików takich około, którzy z jego agencji, tak żeby nawiązać współpracę, żeby zobaczyli, o, żeby nam dali po prostu wyższy, powiedzmy, niefajnie porównując, komicy mają też jakieś takie rangi, tak, że jeden jest popularny w Europie, ale ten już na przykład w Stanach sprzedaje bilety. Więc taki Ed Izzard sprzedaje wszędzie bilety, więc jest takim komikiem, który jest naprawdę ciężko go sprowadzić do sali na 500 osób, nie? Czy on będzie w ogóle chciał? No i trwało to kilka lat, tam pisaliśmy, może Ed Izzard, może Ed Izzard. I ja zawsze mówiłem, że jak przyjedzie Eddie, to ja go odbieram z lotniska. Spisaliśmy się, że no Eddie planuje trasę właśnie z tym Force Majeure, takim jego programem i może też byśmy tak, no tak. No i pojechałem po niego na lotnisko, jak już było wszystko dogadane. I no stresowałem się, bo nie wiem, czy macie takiego swojego Michaela Jacksona, który żyje. I on, takiego nie mamy. Takiego, nie, taki... Z jakiejkolwiek branży jesteście, na pewno każdy ma jakiegoś typa, co ogląda, inspiruje się nim i to było... Ja jeszcze musiałem wynająć busa, bo on przyjechał z trzema menedżerami, w tym osobą od garnituru. No, osobę od garnituru? No tak, podejrzewam, że ta jedna laska była od garnituru. Jakoś taka była ona... Nic nie kumała, tylko stała z ona tylko była, ona tylko, pamiętam, że ona, nie wiem, tam przeprasowała mu ten garnitur. No taka osoba... I wyjechała do Anglii z powrotem. Nie, on miał taki swój anturaż, z którym jeździł ten jego... Taka Sara, która jest jego tour managerem, która tam jeździ z nim. I się pytam, co to w ogóle robisz w tej agencji? No mówi, no Eddie nam daje dużo pracy, bo ciągle on jeździ po tym kraju, po tym świecie właściwie. No ale nic. Musieliśmy wynająć busa, dużego busa z agencji wynajmu samochodów, żeby zmieścić cztery osoby i ogromną w ogóle płachtę, która była na scenografii i tak dalej, więc ja musiałem wynająć na lotnisku takiego dużego Mercedesa i prowadzić go w ogóle. Nie, ja się bałem fuck upu, na zasadzie, wiesz, że coś źle skręcę, przywalę w coś, no, wiozę mojego idola, nie? No ale dobra, stałem na lotnisku i wychodzi Eddie w takich, kurwa, koturnach, nie wiem, takie miał szpilki. Najpierw noga się pojawiła z samolotu. Nie byłem aż tam, byłem, czekałem na przylotach. W takim różowym, takim bereciku. Ja mówię, no dobra. Tak, ja tam oczywiście tam przecierałem ręce pół godziny, bo spocone non-stop miałem takie, przecierałem co chwila ręce, żeby nie podać mokrej ręki, bo to wiocha, nie? No ale coś tam przyjechał, wszystkim tam Carl, przywitanie, oczywiście takie ręka w miarę sucha tam. Udawałem, że totalnie mam wyjebane w to. W ogóle nie odebrałeś, mówię, dobra, jedź w ogóle sam, nie, kurde. W ogóle nie gadałem z nim, bo się bałem z nim gadać, nie? Było taki jakaś taka... I gadałem z tą menedżerką jego, bo widzę, że taka, no co robimy, jaki plan i tak dalej. No ja mówię, no idziemy tutaj do tego. No i jakoś tak wyszło, że szedłem obok Ediego. I tak mówię mu, tak zagadałem, może wziąć swoją torbę, bo zmęczony jesteś, że tak, jest. I w końcu to, że ciągnąłem mu walizę, spowodowało, że szedłem z nim obok siebie i zaczęliśmy gadać. Więc to, że byłem jego tragarzem, spowodowało, że mogłem nawiązać niż, że też jestem komikiem, no fajnie. fajnie, ciągnij walizę, stary, ciągnij walizę. Nie. Nie pierdol. Właśnie przez chwilę tak myślałem, ponieważ jak zapytałem, czy pomóc ci z walizką, tak, yes. Dokładnie, stary, dokładnie tak. Po to przyjechałeś. Nie. Pierwsze wrażenie było takie, że właśnie tak jest, natomiast później kompletnie inne wrażenie sprawił, ponieważ był człowiekiem bardzo słuchającym, nie miał takiego czegoś i to też mnie nauczyło, że każdego człowieka traktował z tak dużym szacunkiem i uwagą, jak do niego coś mówiłeś, on patrzył ci się w oczy i słuchał całej wypowiedzi i potem na to odpowiadał. Wiesz, jakby to nie jest takie oczywiste, że ktoś nie będzie miał w dupie jakiegoś typa, co po ciebie przyjechał, nie? Szczególnie, że jest gwiazdą, która wypełnia w Anglii stadion Wembley razy 4 chyba z tego. Nie, on, to tak, ale on przecież Madison Square Garden na 18 tysięcy osób. W Nowym Jorku, więc to naprawdę taka, wiecie, dla nas to jest taka mega, mega postać. To było ciekawe, się zapytałem, czy on w ogóle bywa zmęczony, powiedział nie. Bo to jest gościu, który przebiegł 25 maratonów z rzędu przez 25 dni. Więc on ma ponad 50 lat. Więc... 25 dni codziennie biegł maraton? Tak, oprócz chyba niedziel. No niedzielę miał wolne, ale... Jezu. Także to jest taki człowiek, który jest bardzo zmotywowany i z dużą determinacją, nie? Więc on powiedział, że nie bywa zmęczony. Ale zapytaliśmy go, czy chce after i powiedziano nam, że Eddie zdecyduje po występie. No czemu Eddie zdecyduje po występie? I potem skumałem, że on też się trochę bał,
że nie wiedział, jak zostanie odebrany, tak? A ponieważ był występ całkiem spoko, poszedł i dostał owację na stojąco, to potem dostaliśmy info, przyszła menedżerka, Eddie pojedzie na after. Eddie się zgodził na after. Tak. I trzeba było wtedy załatwiać wódę i inne rzeczy dopiero. Nie, jakby to był... Mieliśmy już taki plan, że jakieś tam miejsce sobie tam, jakiś stolik sobie zarezerwowaliśmy gdzieś. I to było dla mnie takie spełnienie marzeń, bo tam usiedliśmy i było tak, że tam było parę osób. Był też Antek Serek Dąbrowski i Antek siedział z Edim, gadał, bo miał większe jajca, żeby od razu z nim gadać. Ja siedziałem po drugiej stronie stolika i tam, jak mu tu zagadać? Jak poprosić Ediego do tańca? Coś w tym stylu, no nie? Jak czujesz to, jak taki zawstydzony chłopak. Tak, jak tu powiedzieć, że go kocham? No dokładnie, naprawdę, no. Nie, i było coś takiego... że Antek chyba zagadał do menedżerki, bo menedżerka siedziała obok Antka. Że tam, Karolowi podoba się Eddie. Nie, mówi coś tam, wiesz co tam, Karol chciał pogadać z Eddie. No coś właśnie, takiego. Ale dokładnie. Nie pamiętam, czy to Antek, czy to ta Sara poszła, zamieniła się ze mną miejscami, ja siedem obok niego, tak naprzeciwko. I pierwszy taki, wiesz, nie? No, też jestem komikiem, tak to już mówiłem, tam jak ci pchałem walizę. No i było, nie masz może walizy, bym pociągnął, coś możemy porobić. Nie, i było takie, powiem wam, co jakby zawsze będzie w mojej pamięci i jeden fuck up, który niepotrzebnie powiedziałem do mojego idola. I siedzimy i to było takie, że jesteś komikiem, jak tam gadamy, jak jest we wschodniej Europie, jak w Warszawie, jak scena, jak działa stand-up, bo to, że ciekawiło go to, że mamy agencję komików, gdzie komicy jakby ją wymyślili, tą agencję, że u nich jest inaczej, że oni mają promotorów, menedżerów. Wszystko go ciekawiło, był głodny tej wiedzy. No i potem ja się go pytałem, co go zainspirowało. On mi mówił, że program The Goons, taki, że go inspirował taka komedia, że on zaczynał na początku, nie wiedział jak być sam na scenie, więc on pisał skecze i dzielił je na jedną postać. Przecinał je długopisem i mówił obie kwestie, takie skeczowe odgrywanie. I tak mu się ta jego kariera potoczyła. Mówi też, co ja mówiłem, co mnie nie inspiruje. Powiedziałem mu jeden żart, który mam po angielsku i co myśli, zaśmiał się, więc taki, jasne, to jest ten moment. Eddie się zaśmiał z mojego żartu, który nie jest aż tak dobry w perspektywie czasu. Drugi moment, kiedy był taki, że moje życie jest spełnione, to jak wziął ode mnie frytkę, to był taki, o Jezus, Maria, wziął ode mnie frytkę. To już coś zaczęło się kroić między nimi. Jak ja to miałem, on miał swojego, pamiętam, miał takie stripsy z kurczaka, ja miałem tutaj frytki, on tak sięgnął przez stół i wziął moją frytkę. Mówię, on wie, że jestem jego fanem. Ale jakbyś wtedy zrobił, ej, kurwa, tak, nie. To było, ale, jakbyś mu zabronił, to byłoby mistrzostwo. Ale czekajcie, wszystko fajnie było, tylko jedną rzecz powiedziałem, to było too much, za dużo, bo mówię do niego, Eddie, powiem ci sen, jaki miałem z tobą. I to było... Nie, ale autentycznie parę dni wcześniej miałem sen z Edim. I to niepotrzebnie mu to sprzedałem. Bo po pierwsze, samo dziwne jest to, że masz z kim sen. To już na bank wiedział, że jestem jego fanem. Ale sen wyglądał tak, że my siedzieliśmy w Londynie przed jakimś teatrem na chodniku. Ty i on? Obaj. Aha. Obaj byliśmy najebani. Nic się nie działo w tym śnie, tylko nagle Eddie powiedział, dobra, idę zrobić występ. I wstał i poszedł. I ja mu to powiedziałem i on miał taką reakcję, tak. Okej. Okay. Potem już rozmowa dziwnie szła. Ale jakbyś zaczął, miałem z tobą sen, wychodzisz z takiego namiotu dla karłów. Nie. No dobra, a powiedz mi... Jeszcze jedno. Druga rzecz. Mamy czas. Druga rzecz, Antek też mnie uratował, bo ja marzyłem o selfiaku z Edim. Ale no kurwa, nie szło mi zagadać. I Antek, i wchodzimy do windy wszyscy i Antek tak, Eddie, a może Karol, może selfie sobie zrobicie tam, bo Karol by chciał. A tam... Ja... I ogólnie tam grałem, że nie, no need, nie trzeba. I w końcu i Eddie tak wyczuł, że jestem trochę lamusem w to. I ci po to... Wziął komórkę Antka i sam zrobił nam selfie, oddał komórkę Antkowi, ja miałem takie... To jest piękne, to jest dokładnie taka sama emocja, jak chłopak tak. Z dziewczyną, który tak, boi się podejść. Tak, i nigdzie nie udostępniłem. Ale mam ją wydrukowaną w ramce. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Moim gościem dzisiaj był Karol Kopiec. Dzięki wam bardzo. Wielkie brawa. I sprawdźcie tych wszystkich komików, o których gadaliśmy.